Arcymistrz wyłapał mata w zaledwie 13 posunięć. Partia rozpoczęła się od E4, poszła obroda sycylijska i mój ulubiony wariant przyspieszonego smoka. Przeciwnik zdecydował się wybić hetmanem z atakiem na moją wieżę, więc zasłoniłem skoczkiem, zaatakowałem jego hetmana, no i przeciwnik, tak jak widzicie, lata tu tym hetmanem w tej nazad i z powrotem, więc mój skoczek został przestawiony na E6, żeby przeciwnik nie wybił mi na F7. Nastąpiła wymianka, przeciwnik roszadka, ja kontynuuję rozwój, zrobiłem sobie roszadę, no i tutaj mój przeciwnik oszalał, ponieważ w głowie mu się przestawiło, że już ma zagrane skoczek C3, no ale oczywiście skoczka na C3 jeszcze nie ma. I zagrał tutaj posunięcie wieża D1, ja po prostu zbiłem na D1 skoczek E1 i jest mat. Także, tak jak widzicie, arcymistrzów ograć łatwo.